Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy od kiszenia kapusty w beczce. Taka możliwość będzie w Brennej już w piątek. Na tradycyjne krążenie i deptanie kapusty zaprasza Beskidzki Dom Zielin Przytulia. Zagra ku temu wszystkiemu kapela Maliniorze, a jak ktoś zgłodnieje, to będzie też coś na ząb. Na to wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, wstęp 10 zł, start godzina 18. Najbliższy weekend upłynie w Wiśle pod znakiem międzynarodowych zawodów kynologicznych, czyli to propozycja dla miłośników psów. W rywalizacji będą brały udział psy użytkowe, głównie owczarki. Będą startowały w trzech konkurencjach: tropienie, posłuszeństwo i obrona. Zawody rozpoczną się w sobotę o godzinie 9 na stadionie Jonidło w Wiśle. A teraz zmieniamy klimat i przenosimy się do Skoczowa. W sobotę w Teatrze Elektrycznym o godzinie 17 rozpocznie się skaldowski maraton muzyczno-filmowy. Będzie to już 10. edycja tego wydarzenia, w którym wezmą udział członkowie zespołu Skaldowie. Nie zabraknie filmów dokumentalnych oraz muzyki na żywo. Wstęp wolny. Również w Skoczowie także o 17.00 inna muzyczna propozycja. W Kościele Ewangelickim Świętej Trójcy odbędzie się koncert jubileuszowy z okazji stulecia chóru Gloria. W programie wykonanie repertuaru m.in. lubianych pieśni churalnych z udziałem solistek i solistów. Jesień sprzyja muzyce i takich wydarzeń nie brakuje również w Ustroniu, gdzie trwa Ustrońska Jesień Muzyczna. W sobotę o 18.00 w tamtejszym Domu Kultury Prażakówka koncert trzech tenorów. Impreza jest biletowana. W niedzielę z okazji 25-lecia koła misyjnego Misyjna Jutrzenka w Skoczowie odbędzie się uroczysta msza święta o godzinie 11.00 w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Koło misyjne działające przy skoczowskiej parafii tworzą dzieci przedszkolne i szkolne, które z zapałem pomagają swoim rówieśnikom w odległych krajach. Przypominam, godzina 11.00. W niedzielę gmina Haszlach zaprasza do Kończyc Wielkich. Odbędzie się tam uroczyste odsłonięcie pomnika hrabiny. W wydarzeniu będzie przygrywał zespół Wielkokończanie. Start godzina 10.30. O 11.00 msza święta odpustowa w odnowionej kaplicy Opatrzności Bożej. A na deser mamy dla Was propozycję również muzyczną, tym razem jednak w Cieszyńskim Teatrze. W niedzielę o godzinie 19.00 wystąpi Michał Szpak. Artysta wyruszył w październiku w trasę koncertową. Jak przyznaje, to duże wydarzenie w jego życiu. Produkcja, nad którą pracuje wiele osób, nowe aranżacje, multimedia oraz praca z instrumentarium, w którego estetyce nigdy się nie poruszał. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.